Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna. Była trochę nieśmiała, ale miała bardzo dobre serce. Jej ojciec umarł, kiedy była małą dziewczynką i wychowywała ją tylko mama. Królowa uwielbiała swoją jedyną córeczkę i postanowiła wydać ją za mąż za królewicza z dalekiego kraju. Przygotowała więc ślubne wiano, srebrne talerze i sztućce oraz biżuterię ze złota i drogich kamieni. Wybrała też służącą na towarzyszkę podróży. Każda z dziewcząt dostała rączego konia. Koń królewny był najpiękniejszym rumakiem w królestwie. Król ojciec otrzymał go kiedyś od pewnej wróżki. Nazywał się Falada. Przed odjazdem królowa dała córce białą chusteczkę z trzema czerwonymi plamkami. Były to trzy krople krwi z palca królowej. Nigdy się z nią nie rozstawaj, szepnęła do królewny. Pewnego dnia bardzo ci się przyda. Dziewczyna schowała chustkę na piersi, pożegnała się czule z matką i ruszyła w drogę. Dzień był upalny i królewnie zachciało się pić. Proszę, daj mi trochę wody, rzekła do swojej towarzyszki. Mój bukłak jest przy twoim siodle. Ale służąca spojrzała tylko ze złością na królewnę i w jednej chwili wypiła całą wodę z bukłaka. Królewnę zdziwiło to dziwne zachowanie. Nie powiedziała jednak ani słowa. Dziewczęta jechały dalej w milczeniu, a słońce paliło coraz mocniej. W końcu dotarły nad brzeg rzeki. Królewna była wycieńczona długą drogą i tak bardzo chciało jej się pić. Odezwała się nieśmiało do swojej towarzyszki. Proszę, przynieś mi trochę wody. Jestem tak słaba, że trudno mi będzie zsiąść z konia. Sama sobie przynieś. Nie jestem twoją niewolnicą! Odburknęła dziewczyna i spojrzała na królewnę z jeszcze większą złością. Cóż było robić? Nie mówiąc ani słowa, królewna zsiadła z konia i stanęła nad brzegiem rzeki. Kiedy pochyliła się nad wodą, zza sukni wypadła jej chustka, którą dostała od matki. Przerażona królewna ujrzała, jak prąd rzeki porywa chusteczkę i unosi ją w siną dal. Teraz zrobi dla mnie wszystko, co tylko zechce, pomyślała służąca, zacierając z radości ręce, gdy spostrzegła, jak ta strata bardzo zasmuciła królewnę. Rzeczywiście, królewna była tak przestraszona, że nie sprzeciwiała się niczemu. Zazdrosna służąca kazała jej oddać królewskie szaty i założyć skromną sukienkę. Kiedy dziewczęta zamieniły się ubraniami, królewna musiała przyrzec, że nikomu nie zdradzi, kim naprawdę jest. Jeśli złamiesz przysięgę, zabiję cię, powiedziała groźnie służąca. Potem zabrała królewnie jej wspaniałego konia Faladę. Serce ścisnęło się biednej dziewczynie, kiedy musiała pożegnać się ze swoim jedynym przyjacielem. Nie powiedziała jednak ani słowa i przez resztę drogi jechała na koniu służącej. Kiedy przybyły do zamku księcia, wszyscy myśleli, że ubrana w bogate szaty dziewczyna jest królewską córką i narzeczoną księcia. Nikt nie spojrzał nawet na prawdziwą królewnę w biednej sukience. Każdy sądził, że to zwykła służąca. Tylko książę dostrzegł jej nadzwyczajną urodę i zapytał, kim jest. To tylko służąca, którą dano mi na towarzyszkę podróży. Jest trochę zwariowana. Może się wziąć do najcięższej roboty. Ale książę widział, że dziewczyna jest bardzo delikatna i nie miał serca dawać jej ciężkiej pracy. Mogłaby pilnować gęsi, pomyślał. Tak oto królewna stała się gęsiareczką. Mały Konrad, dworski pastuszek, cieszył się, że ma tak uroczą towarzyszkę. Codziennie wychodzili razem na łąkę pasać gęsi. Na szczęście na tej samej łące pasła się Falada. Królewna często głaskała ukochanego konia i mówiła mu o swej niedoli.
Koń patrzył wtedy na nią swoimi mądrymi oczyma, jakby mówił: nie martw się, twoje nieszczęście wnet się skończy. I w sercu królewny rodziła się nadzieja, a życie od razu stawało się weselsze. Któregoś dnia, gdy mały Konrad siedział nad rzeką, która przepływała przez łąkę, i wypatrywał ryb, ujrzał w wodzie białą chustkę. Wyciągnął ją patykiem i zobaczył trzy czerwone plamki, które nagle zaszeptały do niego: dziewczyna, która pilnuje gęsi, wcale nie jest służącą. Chyba mi się wydawało, pomyślał chłopiec, schował chustkę do kieszeni i pomaszerował do swoich gęsi. Nie wiedział, że trzy czerwone plamki to krople krwi z palca królowej matki. Tymczasem królewna siedziała na łące i czesała się. Kiedy Konrad ujrzał jej rozpuszczone włosy, zdało mu się, że patrzy prosto w słońce. Taki bił od nich blask. Chłopiec zapragnął nagle dotknąć, choćby na krótką chwilę, złocistych włosów królewny. Podszedł po cichu i wyciągnął rękę, z nadzieją, że uda mu się zdobyć ukradkiem jeden włos. Ale Falada zobaczyła, że chłopiec skrada się do królewny. W ostatniej chwili dmuchnęła tak potężnie, że Konradowi czapka spadła z głowy. Odwrócił się i zaczął ją gonić, a czapka leciała i leciała, jakby unosił ją silny wiatr. Kiedy wrócił, gęsiareczka zdążyła założyć swój czepiec i chłopiec nie mógł już ukraść ani jednego włosa. Trochę go to zasmuciło, ale wkrótce zapomniał o wszystkim. Następnego dnia znów trzeba było wyprowadzić gęsi na łąkę. Gdy przechodzili przez rzeczkę, Konrad przypomniał sobie o chustce, którą znalazł poprzedniego dnia. Wyciągnął ją z kieszeni i znowu usłyszał szept. Dziewczyna, która pilnuje gęsi, wcale nie jest służącą. Dziewczyna, która pilnuje gęsi, jest córką króla. Chłopiec uszczypnął się w policzek, bo zdawało mu się, że śni. Ale to nie był sen. Chusteczka była zaczarowana. Schował ją głęboko do kieszeni i poszedł szukać gęsiareczki. Królewna znowu rozpuściła włosy, które zaświeciły jeszcze jaśniejszym blaskiem. Tym razem Konrad bez wahania wyciągnął rękę po złocisty włos. Ledwie to uczynił, wierny koń królewny znowu dmuchnął silnie w jego stronę. Trzeba wam wiedzieć, że Falada nie była zwyczajnym koniem. Dobra wróżka nauczyła ją wielu magicznych sztuczek, jakich nie znają nawet niektórzy czarodzieje. Biedny chłopiec znowu musiał więc gonić za swoją czapką, a gdy wrócił, włosy królewny były już dobrze ukryte pod czepcem. Te dziwne zdarzenia tak zafrapowały małego Konrada, że postanowił o wszystkim opowiedzieć swojemu panu. Książę wysłuchał opowieści chłopca i wybuchnął gromkim śmiechem. Był pewny, że Konrad zmyślił całą tę dziwną historię. Ale kiedy na własne oczy zobaczył chustkę z czerwonymi plamkami, przestał się śmiać. Tym bardziej, że z chusteczki wydobył się szept. Dziewczyna, która pilnuje gęsi, wcale nie jest służącą. Dziewczyna, która pilnuje gęsi, jest córką króla. Książę przez długą chwilę nie mógł się otrząsnąć z wrażenia. W końcu odezwał się do Konrada. Jutro nie musisz paść gęsi. Pójdę robić to za ciebie. Następnego dnia książę poszedł na łąkę. Schował się za krzakiem i czekał. Po chwili nadeszła gęsiareczka. Książę z zapartym tchem patrzył na jej piękną postać i zgrabne ruchy, gdy podchodziła do swojego ukochanego konia. Królewna pocałowała czule szyję konia i z oczu popłynęły jej gorące łzy. Książę uważnie słuchał, jak mówiła. Spójrz na mnie, najdroższa Falado. Zła służąca sprawiła, że straciłam wszystko i stałam się zwykłą gęsiareczką. To ona będzie żoną pięknego księcia, choć ja byłam mu przeznaczona. Wszystko przez to, że zgubiłam drogocenną chusteczkę, którą dała mi mama. Jestem teraz sama na świecie, tylko ty jedna mi zostałaś na pociechę. Thank you.
Książę chciał ją jakoś pocieszyć, jednak wolał na razie nie wychodzić z ukrycia. Ale kiedy po chwili królewna rozpuściła złociste włosy i poczęła je czesać, nie mógł dłużej usiedzieć w miejscu. Powoli, krok po kroku, zaczął podchodzić coraz bliżej, gdy nagle silny podmuch wiatru omal nie powalił go na ziemię. To czujna falada dała o sobie znać potężnym dmuchnięciem. Zadziwiony tym wszystkim książę postanowił wrócić do zamku. Teraz już wiedział, że chusteczka mówiła prawdę. Pomyślał chwilę, a potem wysłał do gęsiareczki swojego lokaja z zaproszeniem na wielką ucztę, która miała się odbyć jeszcze tej nocy. Królewna bardzo się ucieszyła z zaproszenia. Pomyślała, że dzięki niemu znowu spotka pięknego młodzieńca, którego widziała do tej pory tylko jeden raz. Wieczorem przyszła do pałacu. Jakież było jej zdumienie, gdy książę posadził ją tuż obok siebie, choć była ubrana tak biednie. Nie śmiała nawet spojrzeć na niego, choć czuła, że gospodarz nie spuszczał z niej oczu. Gdy uczta dobiegła końca, młodzieniec poprosił gęsiareczkę, żeby powiedziała mu, kim naprawdę jest. Nie mogę tego zrobić, odrzekła ze smutkiem królewna. Jeśli powiem, kim jestem, stracę życie. Wtedy książę opowiedział wszystkim zebranym o tym, co zdarzyło się na łące i czego dowiedział się za sprawą tajemniczej chustki. Nie było nikogo, kto by się nie wzruszył historią gęsiareczki. Wszyscy oddali pokłon prawdziwej królewnie. Jeszcze tej samej nocy książę poprosił ją o rękę, a ona przyjęła oświadczyny z wielką radością. A służąca, która zdołała uczynić tyle zła, została przepędzona na 4 wiatry. Następnego dnia odbył się ślub i huczne wesele, jakiego najstarsi ludzie nie pamiętali. Wokół pałacu zebrał się wielki tłum, który wiwatował na cześć młodej pary. Domyślacie się chyba, kto maszerował na czele ślubnego orszaku. Oczywiście wierna i mądra Falada. Młodzi małżonkowie żyli odtąd w szczęściu i radości. Podobno królewna podarowała małemu Konradowi jeden ze swoich złocistych włosów, ale tylko jej mąż miał prawo ich dotykać.